Białystok to miasto na prawach powiatu północno-wschodniej Polsce, położone na nizinie północno-podlaskie nad rzeką Białą. Jest stolicą województwa podlaskiego i siedzibą władz ziemskiego powiatu białostockiego. Białystok liczący 296 401 mieszkańców, to są dane z 30 czerwca 2021 roku, zajmuje powierzchnię o 102 km kwadratowych i jest wśród miast wojewódzkich 10 pod względem liczby ludności i 2 pod względem gęstości zaludnienia. Białystok pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto przyległym gminami tworzy aglomerację białystocką. Witam na kanale Ciąg w Polsce i witam na kolejnym programie mojej serii 10 największych miast w Polsce poza Warszawą. Dziś o dziewiątym największym, bo nie liczymy Warszawę, a faktycznie 10 największy w Polsce, ale 9 w tym zestawieniu. I dzisiaj o mieście Białystok. Białystok, która znajduje się północno wschodniej części Polski, najdalej wysunięte miasto na północ, leży 200 km od stolicy. To jest mniej więcej 2 godziny jazdy po ekspresówce S8. Faktycznie nigdy nie byłem w Białymstoku. Jest połączenie kolejowe z Bielska-Białej, gdzie niedaleko mieszkam, więc myślę, że warto by było się tam przyjechać. Oto herb tego miasta, którego narysowałem. Myślę, że jest mniej więcej taki, jak ma być. Właśnie przed chwilą go skończyłem. W tym programie więc zobaczymy plusy, 5 plusów. Później między plusami a minusami będzie stary filmik o Białymstoku. Później przedstawię wam coś zaraz po minusami. Zapraszam, siedźcie wygodnie i bawcie się. Naprawdę dużo przemawia za Białystok. Miasto jest zielone, zadbane, kompaktowe, z nowoczesną infrastrukturą, sprawną komunikacją miejską i rozbudowaną siecią ścieżek rowerowych. Wszędzie jest blisko i wszędzie łatwo dojechać. Białystok od wielu lat zajmuje wysokie pozycje w rankingach najlepszych miast do życia. Ludzie czują się tu bezpiecznie, ponieważ wyróżnia je wysoka wykrywalność sprawców przestępstw na poziomie 59,3%. Wieczorami na wielu osiedlach można napawać się ciszą, co jest bardzo ważne dla tych, którzy chcą przeprowadzić się tu z mniejszych miejscowości. Należy tu również dodać, jednak ze statystyk wynika, że Białystok jest najbezpieczniejszym miastem w kraju i że, jak przed chwilą wspomniałem, że w mieście wzrosła również wykrywalność przestępstw. Mimo to białostoczanie nie zawsze czują się bezpiecznie, ale przecież nie ma takiego miejsca, gdzie jest całkiem bezpiecznie. Stolica Podlasia określana jest mianem Zielonych Płuc Polski, na co zdecydowanie wpływa stan tutejszego środowiska i bliskość natury. Znajduje się w obszarze funkcjonującym pod nazwą Zielone Płuca Polski, które obejmuje unikatowe przyrodniczo tereny znajdujące się w północno-wschodniej części Polski. Około 32% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Parki, skwery oraz 1886 hektarów lasów znajdujących się w granicach miasta tworzą specyficzny i zdrowy mikroklimat.
W obrębie Białegostoku znajduje się dwa rezerwaty przyrody o powierzchni łącznie 105 hektarów, będącą pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Aglomeracja miejska sąsiaduje z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Takie usytuowanie rezerwatów przyrody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest unikatowe. Ze względu na te walory, w 1993 roku Białystok jako pierwsze miasto w Polsce zostało przyjęte do międzynarodowego projektu sieci zdrowych miast przeprowadzone przez Światową Organizację Zdrowia WHO. Na terenie miasta znajdują się dwa rezerwaty przyrody, Las Wierzyniecki oraz Antoniuk. W efekcie w badaniach jakości życia w miastach europejskich wypadł najlepiej w Polsce. Białystok to miasto, w którym możliwe jest zachowanie życiowej harmonii. Według badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską, który opublikował prestiżowy brytyjski dziennik The Guardian, okazało się, że Białymstoku żyje się lepiej niż w pozostałych polskich miastach. Brane pod uwagę były m.in. bezpieczeństwo, edukacja, czystość, stan ulic czy świeże powietrze. Na skalę Europy stolica Podlasia zajęła 19 miejsce, wyprzedzając tym samym takie metropolie jak Barcelona, Praga, Paryż i Londyn. Białystok nie jest dużym miastem, więc teoretycznie wszędzie jest blisko. Autobusy są dobrze skomunikowane, co powoduje, że dostanie się nawet obrzeży do centrum. To jest proste i szybkie. Najważniejsze dla mieszkańców jest również brak korków, co doceniają szczególnie ci, którzy postanowili przenieść się na przykład do Warszawy. Ranking tygodnika Wprost, najlepsi są wszechstronni, potwierdził, że Białystok jest niekwestionowanym liderem jakości życia. W tym zestawieniu plasuje się na pierwszym miejscu w kategorii najlepszych miast do życia. Został przede wszystkim doceniony za ponad 100-kilometrową sieć ścieżek rowerowych oraz ogromny udział terenów zielonych w powierzchni miasta. Na dobre oceny zasłużył również wysoki poziom edukacji. Jak wspomniano wcześniej, jest także bezpiecznym miejscem do życia. Obok otaczającego krajobrazu miasto stale się rozwija, zyskując wszystkie cechy dużej aglomeracji. Jest również jednym z miejsc, gdzie najlepiej wykorzystywane są fundusze unijne. Białystok znalazł się również w rankingach polskich miast przyszłości, które zostało opublikowane przez pismo Bezpośrednik Inwestycji Zagranicznych. Uplasował się na 6. miejscu w kategorii Kapitał Ludzki Styl Życia oraz 8. w kategorii Strategia Przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. Co więcej, amerykański portal internetowy InsideMonkey natomiast radzi swoim czytelnikom, aby emeryturę spędzili w Polsce, najlepiej w Białymstoku. Komunikacja miejska w Białymstoku jest stale modernizowana. Miasto co roku sukcesywnie zakupuje nowe, nowoczesne autobusy, które przewożą pasażerów. W planach jest natomiast prowadzenie elektrycznych pojazdów. Są połączenie kolejowe szybkie i nowoczesne ze stolicą oraz na południe aż do Bielska Białej. Co ważne, mieszkańcy Białegostoku mają realny wpływ na tworzenie jego budżetu. Budżet obywatelski obejmuje 0,81 całego budżetu, kiedy średnia dla polskich miast wynosi około 0,6%. Jest to jedyne tej wielkości miasto w Polsce, w którym miesza się tak wiele języków, kultur i religii. Stolica Podlasia ma historycznie, geograficznie i społecznie najciekawszą w naszym kraju sytuację w modnym obszarze komunikacji międzykulturowej. Miasto dba również
o rozrywkę i rozwój kulturowy. Od kilku lat odbywa się tu Festiwal Kultur, który edukuje mieszkańców o kulturze rodzimej oraz mniejszości narodowych, czy znany w Polsce Festiwal Update, który zrzesza muzyków polskiej i światowej sceny, przyciągając fanów z całego kraju. W mieście żyje licznie populacje mniejszości narodowych, w tym sporo uchodźców z Ukrainy, około 10 tysięcy Białorusinów. Jest tu konsulat Rosjanie, ponad 10 tysięcy. W Białymstoku mieszka około 1800 Tatarów. Działa Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, oddział Podlaski. Wydawane jest czasopismo Życia Tatarskie. Są też Romowie. Miasto jest również wielowyznaniowe. Obok katolików są również prawosławni. W Białymstoku znajduje się największa w Polsce świątynia prawosławna, Cerkiew Świętego Ducha. Są liczne kościoły protestanckie i inne chrześcijańskie alternatywne. W stolicy województwa mieszkają również muzułmanie. Jest ich około 2000, głównie Tatarzy. W lutym 2021 roku został otwarty meczet. Są tu również buddyści i wyznawcy Bahaj. Łatwo znaleźć konkretnych minusów, bo miasto idzie szybko do przodu i to w pozytywnym kierunku. Aczkolwiek są kilka drobne rzeczy, z którymi miasto się zmaga. Oto one. Jednym poważnym minusem, który podkreślany jest we wszystkich rankingach oraz przez mieszkańców, jest rynek pracy. Niestety nie należy on do najatrakcyjniejszych w kraju. Zarobki często są o wiele niższe, co powoduje, że absolwenci białostockich uczelni często po zakończeniu studiów uciekają z miasta. Jednak choć nie ma tu wielkiego przemysłu, istnieje szansa na rozwój innych gałęzi gospodarki. Miasto stara się inwestować, co wyraźnie widać chociażby po jego wyglądzie, który na przestrzeni lat diametralnie się zmienił. Ponadto obecnie są uchodźcy z Ukrainy, którzy konkurują z lokalną populacją o miejsca pracy, zwłaszcza te najprostsze prace. Są miasta, nawet mniejsze, na przykład Zielona Góra,
która ma połączenia krajowe i nawet zdarza się, że są loty zagraniczne i czarterowe z tego miasta. Niestety Białystok, jako główne duże miasto w tej części Polski, nie posiada takich nawet połączeń. Ale do odpowiedzi na pytania, kiedy i co będzie latać z Krywlan, białostockie lotnisko, przybliżyć ma wycinka drzew rosnących na jego obu końcach. Formalnie drzewa stanowią przeszkody lotnicze, które nie pozwalają korzystać z pasa w pełnej długości. Zapewne ekolodzy nie są zadowoleni z tego. Na razie na Krywlanach jest 1350-metrowej długości pas startowy. Teoretycznie korzystać mogą z niego samoloty przewożące do 50 pasażerów. Teoretycznie, bo w praktyce pas jest skrócony ze względu na tak zwane przeszkody lotnicze. Te przeszkody to Las Solnicki. Dziś nie pozwala na takie podejście samolotem, by korzystać z całej długości pasa lotniska. Miasto przymierza się do budowy terminalu na Krywlanach. To będzie jedna infrastruktura na lotnisku. Ostatni komunikat w tej sprawie to, że członkowie Podlaskiego Klubu Biznesu apelują do władz województwa oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku o merytoryczne wsparcie i dialog w sprawie pełnego uruchomienia lotniska na Krywlanach. Oficjalne stanowisko zostało przekazane regionalnym władzom. Lokalizacja tego miasta sprawia, że w razie odpukać wojny, to jest jeden z miast, który zostanie zaatakowany, gdy leży blisko granic Federacji Rosyjskiej, obwód kaliningradzki oraz Białorusi, jeśli ten kraj będzie wspierał wojną chemiczną i nuklearną Rosji, co realnie może być jedna opcja dla Putina, ale przecież wtedy cały kraj i kontynent nas ucierpi. Droga ekspresowa S8 kończy się tuż za granicami miasta, ze strony zachodniej. Co prawda kontynuuje swój bieg jako DK65, jako droga szybkiego ruchu. Natomiast w mieście nie ma konkretnej drogi ciągłej południowej. Co do budowy drogi ekspresowej do granicy z Białorusią, jak na razie taka inwestycja zapewnie mija się z celem. Dziękuję, że dotarliście do tego momentu. A teraz jest taka ciekawostka. Tak około 20 lat temu była taka osoba, która się starała o, aby być prezydentem Białegostoku. Może młodzi w ogóle nie wiedzą, o co tu jest, o kim jest mowa, ale myślę, że starsi wśród was wiedzą, o co, o kim chodzi. Więc proszę, zapraszam na tą ciekawostkę. Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, województwo olsztyńskie. Krzysztof Kononowicz to polski działacz polityczny i samorządowy, aktywista lokalny oraz videobloger. W 2006 roku kandydował na urząd prezydenta Białegostoku oraz do Białystockiej Rady Miejskiej. Stał się szerzej popularny po popularności w serwisie YouTube swojego przemówienia w studiu wyborczym TV Yard. O osobie Krzysztofa Kononowicza oraz fenomen, jaki wytworzył, pisały także liczne serwisy i media zagraniczne. Popularnością zaczęły się cieszyć liczne wypowiedzi Krzysztofa Kononowicza, takie jak
żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Lub nie będzie biurokractwa, nie będzie łachmaństwa. Stok, a moje życie to Białystok. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. W 1975 roku Krzysztof Kononowicz mieszka w Białymstoku, gdzie przeprowadził się wraz z rodziną. Ukończył tam szkołę podstawową oraz zasadniczą szkołę zawodową jako kierowca mechanik. Odbył następnie zasadniczą służbę wojskową, potem zajmował się gospodarstwem rodziców. W 1980 roku wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Białymstoku. W 2002 roku Kononowicz zrezygnował z członkostwa w NSZZ Solidarność. W 2008 roku ogłosił chęć swojego startu w wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wiosną 2009 roku miał z kolei zamiar kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy partii Związek Słowiański. Komitetowi wyborczemu nie udało się wystawić ostatecznie żadnych list. Na początku 2010 roku podjął nieudaną próbę kandydowania na urząd prezydenta RP. Organizatorzy jego kampanii nie zdecydowali się jednakże na złożenie podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej i Komitet Wyborczy nie został w ogóle zarejestrowany. Takie moje podsumowanie. Właśnie dużo plusów, nie tak dużo minusów o tym mieście, więc warto się wybrać, myślę. Kolejnej edycji będzie o też miasto na wschodzie, położonym na wschodzie, czyli to będzie 8 w tej serii, 9 pod względem wielkości, czyli miasto Lublin, plusy i minusy, to będzie w następnej edycji, więc zapraszam, proszę o komentarze, kciuki do góry czy w dół, to już jest wasza decyzja. No i jeśli nie subskrybujecie, bardzo proszę, bez was, żeby kanał żył, żeby mój kanał żył. Także dziękuję jeszcze raz. No i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!